Katarzyna usiadła na skrzynce stojącej w pomieszczeniu gospodarczym. Kręciło jej się w głowie, miała mdłości i dreszcze. Oparła się o ścianę i zamknęła oczy. Katarzyna, co się z tobą dzieje? Usłyszała głos kierowniczki Mariny. Katarzyna otworzyła oczy i przez kilka sekund starała się skupić wzrok na swojej szefowej. Wszystko wydawało się niewyraźne, rozmazane. W końcu ich spojrzenia spotkały się i znormalizowały. Sama nie wiem, trzęsie mną i kręci mi się w głowie. Marina położyła dłoń na czole katarzyny. Dziewczyno, ale ty gorączkujesz. Przeziębiłaś się czy CEO. No, idź do domu i węzwij lekarza. I tak nie jesteś teraz w stanie pracować. Dasz radę dojechać, czy mam wezwać taksówkę? Zaczekała na odpowiedź i sama podjęła decyzję. Nie, skoro ci się kręci w głowie, nie można cię puścić samej. Zaraz wezwę taksówkę. Usiądź tu jeszcze chwilę. Po pięciu minutach znowu podeszła do Katarzyny. Wstań. Prowadzę cię do samochodu. Już podjechała. Pomogła Katarzynie wstać i powoli poprowadziła ją do wyjścia ze sklepu. Gdy wyszły na ulicę, kręcenie w głowie przestało, ale ogólne osłabienie nie pozwalało jej iść samodzielnie. Nogi się pod nią ugięły. Marina usadziła ją na tylnym siedzeniu i zapytała. Mąż w domu? Może zadzwonić do niego, żeby wyszedł i cię powitał. Nie. Sama jakoś dojdę, słabym głosem odpowiedziała Katarzyna. No dobrze, ale żadbaj o siebie, kropka. Pożegnała się Marina i zamknęła drzwi taksówki. Katarzyna wysiadła z samochodu, weszła do klatki schodowej i powoli zaczęła wchodzić po schodach na drugie piętro, trzymając się poręczy. Otworzyła kluczem swoje drzwi i, wchodząc do przedpokoju, usłyszała głos męża. Rozmawiał o czymś cicho, a kobiecy głos równie cicho mu odpowiadał. Z kim on tam jest? Zaniepokoiła się Katarzyna i weszła do pokoju. Na kanapie obok siedzieli mąż i młoda kobieta w ciąży. Michał podskoczył, zobaczywszy Katarzynę. Na jego twarzy pojawiło się zmieszanie, ale zniknęło po sekundzie. Katarzyna, a ty czemu nie w pracy? Zaniepokojony zapytał: Zwolnili mnie, cicho odpowiedziała, patrząc na nieznajomą. A, Katarzyna to moja daleka krewna, przyjechała do miasta na dodatkowe badania, ma jakieś problemy z ciążą, a w mieście poza mną nie ma znajomych. Jej matka, ciocia Maria, zadzwoniła do mnie z prośbą, aby przyjąć, ale na kilka dni. Nie będziesz przeciwko? Nie będę. Katarzynie było wszystko jedno. Chciała tylko położyć się do łóżka. Nie miała siły stać i słuchać o jej problemach. Poszła do sypialni, przebrała się i położyła do łóżka. Miała dreszcze, chciało jej się pić. Ale Michał nawet nie wszedł do jej pokoju. A Katarzynę ogarnęło całkowite bezsilność. Usta wyschły i zawołała męża. Ale głos był cichy i Michał nie usłyszał. Spróbowała krzyknąć głośniej. W odpowiedzi cisza. Katarzyna zamknęła oczy i zapadła w gorączkowy sen. Katarzyna, masz gorączkę. Michał położył się w łóżku i dotknął żony. Dlaczego nie powiedziałaś, że jesteś chora? Zaraz zrobię ci herbatę z malinami. Wstał i poszedł do kuchni. Po jakimś czasie przyniósł kubek gorącej herbaty. Katarzyna wzięła kubek. Ręce lekko drżały ze słabości. Ale po wypiciu napoju poczuła się lepiej. W nocy gorączka opadła, a nocna koszula Katarzyny stała się mokra od potu. Michał, Michał, daj mi inną koszulę nocną, szturchnęła śpiącego męża. Ale on tylko coś bełkotał we śnie i przewrócił się na drugi bok. Musiała wstać i sama się przebrać. A potem powoli poszła do kuchni. Bardzo chciała pić. W salonie na kanapie spała krewna Michała. Rano Katarzyna obudziła się i poczuła się trochę lepiej. Wzięła termometr i wsunęła sobie pod pachę. Gorączka była dość wysoka. Nie, nie pójdę do przychodni, pomyślała. Zadzwonię po lekarza, jak radziła Marina. Zaczęła dzwonić do rejestracji. Na łóżku poruszył się mąż. Katarzyna, czemu nie śpisz? Wezwałam lekarza. Słuchaj, a jeśli masz grypę, to chyba niebezpieczne dla ciężarnej. Pewnie niebezpieczne. A co ty tak martwisz się o obcą dziewczynę? Spytała cicho, by nie usłyszała gościa Katarzyna Ja wczoraj ledwo dotarłam z wysoką gorączką. Nawet nie podszedłeś, nie zapytałeś Nie potrzebuję czegoś byłam w ogniu. Wszystko w ustach wyschło wołałam cię ale ty nawet nie usłyszałeś czy słyszałeś? Tak, byłem zajęty rozmową z krewną nie mów głupstw. Przecież nie wiedziałem, że jesteś chora. A po moim wyglądzie nie było widać, że coś ze mną nie tak. No, przepraszam. Rzeczywiście, zasiedziałem się z Alą. Cały czas myślałem, jak postąpić najlepiej. Trzeba ją przecież zawieźć do kliniki. Ona tutaj nic nie zna. No patrz. Teraz będziesz ją woził i opiekował się nią. A mąż twojej krewnicy jest. Jest. Tylko oni się pokłócili. No, nie obrażaj się. Przecież też się tobą opiekuję. Przyniosłem ci herbatę. Dziękuję, kochanie, za troskę. Katarzyna nie miała ochoty się kłócić ani sił na to. A ile dni ona u nas zostanie? Nie wiem dokładnie. Ciocia Maria mówiła dwa, trzy dni. Zobaczymy, co pokażą wyniki. Szkoda, że zachorowałaś. Teraz będę musiał gotować obiady, co? Pewnie. Nie mam sił. Niech ci pomaga, ale. Ale ona jest w ciąży. A kiedy to ciąża była chorobą? Katarzyna odwróciła się od męża. Skończyły jej się siły na rozmowę. Michał wstał, ubrał się i wyszedł z pokoju. Do katarzyny dobiegły wesołe głosy męża i Ali. Po jakimś czasie wszedł do sypialni z tacą, na której stała kubek gorącej kawy z mlekiem i kanapki. Katarzyna, zjedz śniadanie. A my z Alą pójdziemy gotować obiad. Zgodziła się mi pomóc. Tylko poprosiła, żebyś rzadziej wychodziła z pokoju. Boi się, żebyś jej nie zaraziła, przecież ona niedługo ma rodzić. Coś w jego słowach ją zaniepokoiło, ale Katarzyna milczała. Wzięła od męża tacę i postawiła na szafce przy łóżku. No proszę. Teraz jeszcze w własnym domu muszę siedzieć zamknięta. Obrażona pomyślała. Patrzcie, jaki mam troskliwego męża. Tylko dlaczego dba nie o swoją żonę, a o jakąś niezrozumiałą krewną, którą, jak mówi, widzi pierwszy raz. A czy to w ogóle krewna? Ale nie zdążyła dokończyć myśli. Przyszła lekarka z przychodni. Dali jej zwolnienie lekarskie, ale nie stwierdzili grypy. Ostre infekcje dróg oddechowych, powiedziała lekarka. Wypisała lekarstwo i poleciła więcej pić płynów. Michał uprzejmie podzękował lekarce, odprowadził do drzwi. Potem wziął receptę i poszedł do apteki. Pracował na drugą zmianę, więc około godziny czternastu już go nie było w mieszkaniu. Z fizjologicznej potrzeby katarzyna wyszła ze sypialni. Ale siedziała wygodnie w fotelu, wyciągając swój ogromny brzuch. Przeglądała czasopismo i usłyszawszy kroki Katarzyny, odwróciła głowę. Dzień dobry, słodko powiedziała. Katarzyna, proszę, tylko nie wychodź zbyt często z pokoju. To przecież infekcja, rozumiesz? Ale Katarzyna nic nie odpowiedziała. Co za gość, pomyślała, jakby to ona była tu gospodarzem, a nie ja kropka. Cały dzień przespała w łóżku, raz zapadając w sen, raz się budząc. Słyszała, jak ale włącza telewizor, potem muzykę, ale do pokoju Katarzyny ani razu nie zajrzała. W nocy wrócił z pracy Michał, a Katarzyna obudziła się od ich z alą rozmowy. Usłyszała, jak ale powiedziała, zmęczony. Zaraz cię nakarmię. Nie podobało jej się. Że gość tak swobodnie zachowuje się w jej domu, a mąż, wydawało się, to lubił. Mam nadzieję, że jutro zacznę dochodzić do siebie, bo inaczej tu sama zostanę gościem. Ale rano obudziwszy się, w mieszkaniu nie zastała męża ani ali. Pewnie zawiózł ją do kliniki, pomyślała, a do mnie znowu nie zajrzał, nie zapytał o samopoczucie. To dziwne. W jej duszy rodziły się coraz większe, mgliste podejrzenia. Wydawało się, że nie ma niczego, za co można by Y obwiniać męża. A jednak jej wydawało się nienaturalne, że tak bardzo się nią przejmuje. Katarzyna zjadła śniadanie, pościeliła łóżko i usiadła w fotelu, włączając telewizor. Ale niepokój nie pozwalał jej skupić się na tym. Ceo, mówiono na ekranie. Podeszła do okna w chwili, gdy na parkingu przed domem zatrzymał się samochód Michała. Wyskoczył z niego, otworzył tylnie drzwi i troskliwie pomógł wysiąść Ali. Potem usłyszała dźwięk otwieranych drzwi. Katarzyna stała przy oknie, gdy Michał i Ale weszli do mieszkania. Katarzyna, czemu wstałaś? Przecież lekarz kazał ci leżeć. Michał zobaczył żonę i nawet się zdenerwował. Odwróciła się. Ale stała za plecami męża i uśmiechała się ironicznie. A co mam teraz zostać zakonnicą? A jeśli zmęczyłam się leżeniem i poszłam napić się herbaty? Czy to też mi teraz jest zabronione? Trzymała się na granicy wybuchu. Nie proszę, choć obniżył głos Michał, dbam o ciebie kropka. Troszczysz się o ale. Nie wytrzymała Katarzyna, rzuciwszy okiem na zadowoloną minę gościa, i szybko wyszła z pokoju. Za nią wszedł mąż. Katarzyna, co ty sobie wyobrażasz? Ktoś prosił o pomoc, ja pomagam. Nie mogłem odmówić cioci Marii, jest kuzynką mojej matki. Zawsze byli blisko. Jak mogłem odmówić? Nie złość się. Podszedł do Katarzyny i przytulił ją do siebie. No, wkrótce ona wyjedzie i wszystko wróci do normy. Nie poznaję cię. Zawsze byłaś taka serdeczna dla gości, a teraz gniewasz się na biedną kobietę. Czy to naprawdę ja? myślała Katarzyna czego sobie ubzdurałam że ale nakarmiła twojego męża. Ty byś zrobiła to samo. Gdyby czyjaś żona była chora. Nie ma w tym nic złego. Może Ale ci się nie podoba, ale nie zamierza tu mieszkać na stałe. Jeszcze kilka dni i jej tu nie będzie. Przepraszam, Michał, ta choroba mnie rozbestwiła, nerwy nie wytrzymują. Nie mam nic przeciwko Ali. Oczywiście trzeba jej pomóc. Jeszcze przez dwa dni mąż woził ale do kliniki i ciągle nie było wyników. Katarzynę to irytowało. Prosiła o dwa dni, a mieszka już tydzień i nie zamierza wyjeżdżać. Starała się powstrzymać swoje rozdrażnienie. Samą siebie przekonywała różnymi argumentami, ale niepokój ciągle narastał. Po tygodniu musiała iść na wizytę do lekarza. Michał jej nie zawiózł. Jeszcze nie wrócił z pracy. W przychodni była ogromna kolejka, która poruszała się bardzo wolno. A pacjenci siedzący w korytarzu i czekający na swoją kolej narzekali. W końcu przyszła kolej na Katarzynę. Lekarz osłuchał jej płuca, zajrzał do gardła. Wypisuję cię do pracy, powiedziała, patrząc na kartotekę. Postaw pieczątkę na zwolnieniu lekarskim w czternastym gabinecie. Następny głośno zawołała. I Katarzyna wyszła z gabinetu, omal nie zderzając się z wchodzącym tęgim panem. Otworzyła kluczem drzwi. W mieszkaniu było cicho. Może znowu zawiózł ale do lekarzy. Powinien już wrócić z pracy. Wyszła do pokoju i zamarła w progu. Michał siedział na kanapie. A ale, przytulając jedną rękę do brzucha, usadowiła się na jego kolanach, drugą ręką obejmując go za szyję. To według was są relacje rodzimne, złośliwie wykrzyknęła Katarzyna. Nie bez powodu tak podejrzliwie odnosiła się do tej Ali. Nie da się oszukać intuicji. Ale odwróciła się na głos Katarzyny, ale nawet nie próbowała zeskoczyć z kolan Michała. A on ostrożnie postawił ją na ziemi i spojrzał na Katarzynę. Dobrze, skoro już wszystko domyśliłaś się, nie będę ukrywał, że dziecko Ali będzie moje. Jak śmiałeś, drań taki, przyprowadzić do mojego domu swoją kochankę, a jeszcze kłamać, że to krewna. Katarzyna ledwo łapała oddech od oburzenia. No, to nie twój dom, żeby być szczerym, a mieszkanie moich rodziców. Ale, ale rzeczywiście musiała się zbadać, więc zaprosiłem ją, by u nas zamieszkała. Chciałem ci wszystko powiedzieć, ale jakoś się nie udało. Kocham ją i zamierzam się z nią ożenić. I kiedy miałeś mi to wszystko powiedzieć, Katarzyna ledwo się powstrzymywała. Zaraz po narodzinach dziecka chciałem złożyć wniosek o rozwód. Nie mamy wspólnego majątku, nie mamy dzieci, więc szybko nas rozwiodą. A teraz, kiedy poznałaś prawdę, nie sądzę, że będziesz się sprzeciwiać. Katarzyna podbiegła do Michała i z całej siły spoliczkowała go. Jaki ty jesteś podły? Nawet nie przypuszczałam. Że możesz być taki. Ani minuty tu nie zostanę. Tylko ty jeszcze gorzko pożałujesz swojego postępku. Nie mam co do tego wątpliwości. Podłość nigdy nie zostaje bezkarna. Pobiegła do sypialni i zaczęła szybko pakować swoje rzeczy do walizki. A potem wlokła ciężką walizkę do przedpokoju. Michał jej nie pomógł. Stał milczący, z policzkiem czerwonym od uderzenia, a Katarzyna zobaczyła, jak świeci szczęściem i radosnym uśmiechem ciężarna ale. Katarzyna wyciągnęła walizkę na ulicę, wezwała taksówkę i w oczekiwaniu na samochód wycierała gorzkie, bolesne łzy. Wsiadając do podjeżdżającej taksówki, spojrzała po raz ostatni na okna swojego teraz już byłego mieszkania. Przy oknie stali Michał i uśmiechająca się Ale. Rozsiadając się na tylnym siedzeniu i zasłaniając oczy od nieznośnego bólu, Katarzyna uspokajała się, by jej ból nie przerodził się w prawdziwą histerię. Samochód już podjeżdżał pod dom matki, a Katarzyna ledwo powstrzymywała się, by nie kazać kierowcy zawrócić. Nagle ogarnęło ją dzikie pragnienie, aby wejść do pokoju. Powiedzieć wulgarności tej uśmiechającej się Ali, a Michała rzucić wałkiem, patelnią lub inną ciężką rzeczą, aby poczuł taką samą ból, jaką teraz ona czuła. Ale nic nie powiedziała kierowcy i zatrzymawszy się pod domem mamy, wyszła i pociągnęła swój walizkę do windy. Mama otworzyła drzwi i zdziwiona spojrzała na Katarzynę. Katarzyna, co się stało? Dlaczego z walizką? Potem doszło do niej. Wejdź, szybko wejdź. Chwyciła walizkę za rączkę i wciągnęła ją do przedpokoju. Katarzyna weszła i natychmiast upadła na pufie. Zakryła twarz rękami i zaczęła płakać. Boże, Katarzyna, przerażasz mnie. Mów, co się stało. Walentyna chwyciła Katarzynę za ręce i odciągnęła je od twarzy. Mów, inaczej moje serce tego nie wytrzyma. Z oczami mokrymi od łez Katarzyna spojrzała na matkę. Michał sprowadził do domu swoją kochankę. Jak? Walentyna rozłożyła ręce. Nie może być. U was było tak dobrze. Nie mogę w to uwierzyć, dodała zdezorientowana. Może być, mamusiu. Jej serce skurczyło się do rozmiaru piłki tenisowej. On wkrótce będzie miał dziecko. No dobrze, choć i wszystko mi dokładnie opowiedź. Mama chwyciła katarzynę za rękę i pociągnęła ją do pokoju. Po tym, jak Katarzyna opowiedziała, obie długo siedziały w milczeniu. Nie mogę tego pojąć. Jak można tak postąpić? Walentyna złapała się za głowę, a Katarzyna siedziała w jakiejś próżni i myślała. Co będzie? Jak żyć dalej? Jak ufać, skoro zdradził ją najdroższy, najukochańszy człowiek? Przeszedł brudnymi butami po jej duszy, zgniótł, stratował to, co w niej było czyste. Za jej plecami założył niemal drugą rodzinę. Powiedział, że kocha Ale, że chce się z nią, z Katarzyną, rozwieść, ale kiedy? Po narodzinach dziecka. A po co te komplikacje? Nie prościej byłoby od razu powiedzieć prawdę i nie wymyślać żadnej krewniaczki? Nie. Wątpiła, czy Michał chciał się rozwieść. Raczej podobała mu się taka sytuacja. Żona w domu i kochanka, matka jego dziecka tuż obok. Dziecko. Przypomniała sobie, jak namawiał ją, żeby poczekać z dziećmi. Poczekać dla siebie, zrobić remont w mieszkaniu, kupić nowe meble, z czasem nowy samochód. Po co się spieszyć? Masz dopiero 24 lata, a ja też nie jestem stary. Namawiał ją, a sam z innej dziewczyny zrobił dziecko. I jeszcze powiedział, że ją kocha. Czyli Katarzynę nie kochał. Po co się ożenił? Po co z nią mieszkał? Katarzynie znowu napłynęły łzy do oczu. Uspokój się, córeczko. W końcu mama wybudziła się ze swoich myśli. Wszystko się ułoży, a Bóg jeszcze go ukaże za podłość. Katerina została mieszkać u mamy. Po tygodniu u ali zaczęły się skurcze. Zdenerwowany Michał posadził ją w samochodzie i zawiózł do szpitala. Nieustannie oglądając się na tylnie siedzenia, gdzie półleżąca jęczała, wykrzykując, Michał szybciej. Oj, zaraz urodzę. Nagle zatrzymał przy wejściu do szpitala. Pomógł Ali wyjść z samochodu i prawie na rękach zaniósł ją na oddział. Czekał całą godzinę w korytarzu, mierząc kroki tam i z powrotem. I kiedy powiedziano mu, że urodził się syn, Michał niemal wykrzyczał ze szczęścia. Przecież to był jego pierwszy dziecko. Czy myślał wtedy o Katerinie? Oczywiście, że tak czasem nawet żałował że wszystko tak się potoczyło bo nie tylko ale kochał Katerina też była mu droga Ogólnie pogubił się w swoich uczuciach i szczerze mówiąc wcześniej nawet nie myślał o rozwodzie Spotkał się z Alą tylko kilka razy Była piękną dziewczyną i bardzo seksowną Poznał ją w restauracji a potem ona zadzwoniła i powiedziała że jest w ciąży Domagała się spotkania i rozmowy Spotkali się w parku a ale zaczęła udowadniać, że dziecko zdecydowanie potrzebuje ojca. A jeszcze bardziej o prawdziwej rodziny. Mówiła, że kocha Michała i nie chce się z nim rozstawać. Ale on wtedy nie chciał niczego zmieniać w swoim życiu. Nawet się pokłócili i zażądał, aby pozbyła się dziecka. Ale minęło kilka miesięcy i ale zadzwoniła ponownie. Teraz mówiła, że czuje się bardzo źle. Nie może zostać w akademiku, ponieważ wkrótce rodzi i potrzebuje jeszcze badań. A chodzenie jej sprawia trudności. Wtedy zdecydował się na taki głupi krok. Zaprosił ją do siebie i myślał, że Kateryna niczego się nie domyśli. Cóż, urodzi Ale, wróci z powrotem do akademika. A on będzie potajemnie pomagał dziecku, ukrywając to przed żoną. Ale kiedy Ale przeprowadziła się do nich, zaczęła na niego patrzeć tak czule, dotykać go tak delikatnie, czasem całować go cicho za uchem, co w Michale znów wzbudziło pragnienie i chęć posiadania tej dziewczyny z nową siłą. Poczekaj trochę, zaraz urodzę i wszystko będzie nasze kropka. Obiecywała mu szeptem, podczas gdy Katerina leżała w sypialni z gorączką. A potem Katerina wszystko zrozumiała i niespodziewanie wybuchł, że chce się ożenić z Alą. Co za głupiec! W dniu wypisu Michał przyszedł do szpitala z ogromnym bukietem białych róż, które wręczył szczęśliwej Ali, wziął na ręce maleńki kłębek i poszedł do samochodu. Ale gdy w domu rozwinęli i rozebrali malucha, zdziwił się jaskrawo rudym kolorem włosów syna. Nie zwracaj uwagi, u noworodków kolor włosów i oczu zmienia się jeszcze kilkakrotnie, uspokajała go Ale. Ale miesiąc minął, a włosy nie chciały zmieniać koloru. I w duszy Michała zaczęła zakradać się podejrzliwość. A ale coraz częściej zaczęła domagać się, aby złożył wniosek o rozwód i ożenił się z nią. Ile jeszcze mam czekać? Stanisławowi już drugi miesiąc, twoja Kateryna nigdy więcej do ciebie nie wróci, a dziecko powinno dorastać w pełnej rodzinie. Ale wątpliwości wciąż nie opuszczały Michała. Pewnego razu na oczach Ali wziął smoczek syna i włożył go do torebki. Co ty wyprawiasz? Po co to oburzyła się Ale? Nie wierzysz, że to twój syn? Chcę się upewnić, że to mój kropka. Jak śmiesz wątpić? Przecież nie wątpiłeś, kiedy dałeś mu swoje nazwisko, co się teraz stało. Czy to nie Katerina ci coś naopowiadała? Nie widziałem się z Kateriną ani razu. A ty czemu tak się denerwujesz? I Michał zaniósł smoczek do laboratorium. Niecierpliwie czekał na wynik. A gdy zadzwonili do niego, pędził po wynik badania genetycznego. Ręce mu się trzęsły, gdy otwierał kopertę z wynikiem dna, i kiedy zobaczył w odpowiedniej rubryce zero pokrewieństwa, myśli huczały mu w głowie jak roj pszczół, nie dając się skupić. Michał wciąż patrzył na tę cyfrę i już nie mógł powstrzymać fali gniewu, która na niego nadciągała. Potem wsiadł do samochodu, z impetem trzasnął drzwiami i ruszył. Ale otworzyła mu drzwi, uśmiechając się słodko. Wyciągnęła się, by pocałować go w policzek, ale Michał odepchnął ją ręką i wszedł do pokoju. Może wytłumaczysz to? Wsunął jej wynik, starając się nie pokazać burzy emocji w duszy, ale nie szło mu to najlepiej. Ale milcząco przeczytała dane, odłożyła kartkę na bok i spokojnie powiedziała. Posłuchaj, kiedy zaczęłam się z tobą spotykać, nie miałam żadnych objawów ciąży. I szczerze wierzyłam, że dziecko jest Twoje. Ale teraz rozumiem, że ma innego ojca. Tak, spotykałam się z innym mężczyzną przed tobą. Ale zerwaliśmy, kłamała, ale. Nie, kochana, nie jestem takim głupcem, jak myślisz. Wszystko przeliczyłem. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem. Gdyby dziecko było ode mnie, urodziłoby się w czterdziestym, a nie w czterdziestym drugim tygodniu. A ja się poradziłem. czterdzieści. Czyli wszystko wiedziałaś? Tylko po co chciałaś powiesić na mnie cudze dziecko? Rozbiłaś moją rodzinę. Po co? Ja ją rozbijam. Oburzyła się, ale... A to nie ty sam powiedziałeś Katerinie, że nie chcesz z nią żyć. Nie to ty mi wyznałeś miłość i mówiłeś, że jestem dla ciebie najbardziej pożądaną kobietą. Czy to ja to sobie wymyśliłam? A co do Stanisława, to jest twoim synem. Ty go uznałeś i teraz jesteś zobowiązany go utrzymywać. I niczego nie zmienia twój dna. Myli się, droga. Michał ledwo się powstrzymywał. Złożę pozew o zaprzeczenie ojcostwa, a ty zbieraj się i wyjeżdżaj, żebym cię już nigdy więcej nie widział. Nie zamierzam utrzymywać cudzego dziecka do osiemnastki. Niech prawdziwy ojciec się tym zajmie i nie czekaj, kiedy zacznę się mścić. Wrócę, żeby cię tu nie było. Wyskoczył z mieszkania. W rzeczywistości, ale od samego początku wiedziała, kto jest ojcem jej przyszłego dziecka. Sergiej był żonaty, a gdy powiedziała mu o dziecku, po prostu wpadł w szał, zaczął grozić i ostrzegł, że jeśli nie chce na własną głowę kłopotów. To nawet nie wspomina więcej o żadnym dziecku. A tu Michał się trafił. Głupiec. Jakim ja głupcem jestem, powtarzał Michał, wybiegając z mieszkania. Straciłem Katerinę. Taką czystą, taką szczery. A może jeszcze będzie mogła mi wybaczyć? Iskierka nadziei rozgrzała się w jego duszy, więc wsiadł do samochodu. Katerina układała towary na wystawie, gdy podeszedł do niej Michał. Katerina, cześć. Chcę z tobą porozmawiać. Rzuciła na niego szybkie spojrzenie i kontynuowała swoją pracę. Katerina, no oderwij się na minutę. Posłuchaj mnie. Chwycił ją za rękę, ale ona szybko wyrwała rękę i ze złością spojrzała na Michała. O czym chcesz porozmawiać? Wydaje mi się, że już wszystko rozstrzygnęliśmy. Chcę ci powiedzieć, że dziecko Ali nie jest moje, kropka. I co to zmienia? No, to, że nie będę się żenić z Alą przez dziecko. Jeśli możesz mi wybaczyć, obiecuję, że nigdy więcej nie spojrzę na żadną kobietę. Dość! poparzyłem się. Myślisz, że zapomnę, jak przyprowadziłeś do domu swoją kochankę i okłamywałeś mnie? Myślisz, że zapomnę, jak się całowaliście, siedząc na naszej sofie, pewni, że mnie nie ma w domu? Myślisz, że będę ci wierzyć? Zamknąć oczy na twoje eskapady. Nigdy. Ostatnie słowa krzyknęła i od razu rozejrzała się. Wokół byli klienci: Idź i więcej do mnie nie przychodź. Nie mogę na ciebie patrzeć. Nienawidzę cię. Popchnęła go w klatkę piersiową i odwróciła się do Lady. Ręce drżały. Michał wrócił do mieszkania. Ali z dzieckiem już tam nie było. Usiadł przy kuchennym stole, nalał kieliszek whisky, wypił go na raz i objął głowę rękami. Jeszcze gorzko pożałujesz. Przypomniał sobie pożegnalne słowa Ketrini. A przecież miała rację. Następnego dnia znowu pojechał do Katrini, teraz już do mieszkania teściowej. Miał nadzieję, że rozmawiając z nią i pokutując, uda mu się przeciągnąć teściową na swoją stronę. Ale teściowej w domu nie było. Drzwi otworzyła Katerina. Znowu ty? Co znowu chcesz? Pozwól mi wejść. Próbował wejść, ale ona zastąpiła mu drogę. Pytam po raz drugi: Czego chcesz? No, nie będziemy przecież rozmawiać na klatce schodowej. Wpuść mnie, co? Dobrze. Wejdź i mów. Czego chcesz? Katerina, bądź mądrą kobietą. Wybacz mi tę jedną zdradę. Inni przecież wybaczają. Jedną zdradę? Katerina krzyknęła tak, że na stole dzwoniły filiżanka z talerzykiem. Jedną zdradę. Chcesz powiedzieć, że tylko raz się z nią spotkałeś? I tak się zakochałeś, że ją do domu przyprowadziłeś? Nie wybaczę. Nigdy i za nic. Wyjdź stąd. A jeśli nie złożysz wniosku o rozwód, to zrobię to ja. Teraz mamy różne drogi. Patrzyła na niego z nieskrywaną pogardą. Minęły dwa lata. Katarina i Michał rozwiedli się i więcej się nie widzieli. Uczucia do byłego męża stopniowo zgasły, uspokoiła się. W pracy zwolniła się Mariana, a Katarzyna została kierownikiem sklepu. Jej wykształcenie handlowe na to pozwalało. Przyjęto też nowego zastępcę dyrektora sklepu. Andrzej był młodym, przystojnym 30-letnim mężczyzną. A jako że Katarzyna była kierownikiem, musieli bardzo ściśle ze sobą współpracować. Relacje zawodowe z czasem przerodziły się w przyjacielskie, a później w romantyczne. Im częściej Katerina i Andrzej rozmawiali, tym bardziej ona przywiązywała się do niego i rozumiała, że to właśnie on jest jej człowiekiem. Po pół roku wzięli ślub. Katerina i Andrzej chodzili po dziale dziecięcym i wybierali rzeczy dla przyszłego maluszka. Andrzej chciał sam kupić wszystko. Aby Katerina nie chodziła po sklepach, tylko odpoczywała w domu. Ale ona sama lubiła wszystko oglądać i wybierać. Głaszcząc swój już duży brzuszek, przeglądała i macała dziecięce spodnie, kurtki i czapeczki. Zebrała całą stertę malutkich ubranek, a Katerina i Andrzej wyszli z działu dziecięcego i zderzyli się z Michałem. Z zaskoczenia zatrzymał się i obejrzawszy brzuch Katerini powiedział. Cześć, widzę, że wyszłaś za mąż. Tak, uśmiechnęła się Katerina, wyszłam i jestem szczęśliwa. Dziecka oczekujecie. Oczekujemy. Życzę ci wszystkiego dobrego. Michał odwrócił się i szybko poszedł w zupełnie innym kierunku, nie tam, gdzie wcześniej szedł. Katerina spojrzała za nim i odetchnęła z ulgą. Dobrze, że wszystko tak się stało i teraz jest z Andrzejem. Mogłoby być inaczej. Za jej plecami wciąż by się wiły zdrady i kłamstwa. Złapała męża pod rękę. Chodźmy do domu. Jakoś się zmęczyłam. I powoli skierowali się do wyjścia. Do wyjścia! do wyjścia! do wyjścia!